się poznali, duzi i mali. Oto Sali Mali, a tuż obok niej Kawka, przyjaciel wierny, trochę zachrypnięty, ale Sali Mali żyć nie może bez Gabka. Czy to śmiech, czy smutku chwila, sprawdza się przyjaźni siła. Tam, gdzie drobna czeka dłoń, przyjaciel Sali Mali, wierny Gabek, ma swój dom. Zegar. Była ósma rano. Pora na śniadanie. Gabek bardzo lubił jeść. Sali Mali przygotowała jego ulubione przysmaki. Gabku, powiedziała Sali Mali, poczekaj, aż wszyscy usiądą do stołu. Gabek nie mógł się już doczekać. W końcu Sali Mali usiadła i Gabek mógł zacząć jeść. Najpierw zjadł porcję owsianki, potem grzankę. I jeszcze jedną. Gabek naprawdę bardzo lubił jeść. O! Powiedział Gabek. Sali Mali sprzątnęła ze stołu. Ale Gabek był ciągle głodny. Miał ochotę jeszcze coś przekąsić. Gabek zachował się bardzo niegrzecznie. Kiedy Sali Mali się odwróciła, przesunął wskazówki na godzinę 12. Zegar wskazywał porę drugiego śniadania. Już 12? Pomyślała Sali Mali. Czas na drugie śniadanie. Sali Mali nakryła do stołu. Sali Mali nie wiedziała, że Gabek zrobił jej psikusa. Sali Mali nie miała apetytu. Nie była jeszcze głodna. Gabek zajadał ze smakiem, aż opróżnił talerz. Powiedział Gabek. Sali Mali znowu sprzątnęła ze stołu. Ale Gabek ciągle był głodny. Miał ochotę coś zjeść. La 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 la. Gabek znów zachował się bardzo niegrzecznie. Przestawił wskazówki na 3 godzinę. Pora obiadu. Już 3? Pomyślała Sali Mali, to niemożliwe. Zegar się chyba zepsuł, powiedziała Sali Mali. Muszę kupić nowy zegar. Sali Mali poszła do sklepu po nowy zegar. Niedługo wrócę, powiedziała. Sali Mali poszła do sklepu i niedługo potem wróciła. Witaj, Gabku, powiedziała Sali Mali. Spójrz, co mam. To był nowy zegar. O! Sali Mali zdjęła stary zegar i na jego miejsce powiesiła nowy. Gabek znowu zachował się niegrzecznie. Przestawił wskazówki nowego zegara. Spotkała go wielka niespodzianka. To był zegar z kukułką. Sali Mali domyśliła się, że Gabek zrobił jej psikusa i spłatała mu figla. Gabek już nigdy nie przestawiał wskazówek zegara. Nadszedł wieczór. Pora odpocząć po męczącym dniu. Dobranoc, Gabku, powiedziała Sali Mali. Pa, pa! Odpowiedział Gabek. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Opowiadała Teresa Lipowska.